Mamy do rozwiązania takie zadanie. Rozłożyć na czynniki. I mamy taki trójmian kwadratowy tutaj podany. Zanim rozwiążę to zadanie, to zastanówmy się nad takim problemem. Co by było, jakbym pomnożył T plus jakaś stała A przez T plus jakaś stała na przykład, niech nazwa B. Używam zmiennej T, dlatego, że tutaj mamy zmienną T. No to wymnożę i zrobię to tak bardzo łopatologicznie na raty. Mnożę przez T. Korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Mnożę przez T ten drugi nawias. Później pomnożę ten drugi nawias przez A. No i teraz znowu korzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania i mam T kwadrat, dodać teraz razy B. Napiszę B z przodu, to jest wszystko jedno. Mnożenie jest przemienne. Dodać A razy T i później mam A razy B. A razy B. No i teraz na koniec mogę jeszcze te dwa wyrazy do siebie dodać, bo one mają wspólny czynnik. I będę miał t kwadrat, dodać a plus b, ten wspólny czynnik wyciągnę za nawias, no i dodać na końcu a razy b. No i teraz rozkład na czynniki takiego trójmianu sprowadza się do tego, żeby zauważyć, że ten czynnik tutaj to jest równy 8 w naszym konkretnym przypadku, czyli w tym konkretnym przypadku suma tych parametrów a i b ma być równa 8. A iloczyn A razy B ma być równy 15, czyli tutaj A pomnożone przez B równa się 15. Jeżeli tylko potrafię zgadnąć parę liczb, taką, że. Jeżeli tylko potrafię zgadnąć, jaka musi być para liczb AB, żeby ich iloczyn był równy 15, a suma była równa 8, no to znajdę ten rozkład. Inaczej mówiąc, za każdym razem, jak mam taki trójmian kwadratowy, no to te współczynniki zadają mi sumę. I iloczyn takich dwóch współczynników. Jeżeli jestem w stanie odgadnąć, jakie są te współczynniki, znając sumę i iloczyn, no to znajdę ten rozkład na czynniki. No to zastanówmy się, jak można rozłożyć na czynniki liczbę 15. Mogę wziąć 1 razy 15, no ale 1 dodać 15 to jest 16, czyli tutaj się nie zgodzi ta suma. Mogę wziąć 3 razy 5. 3 razy 5 to jest 15 i 3 dodać 5 to jest 8, czyli to będzie właściwy rozkład. Mogę wziąć 3 razy 5 i to będzie 15. Znalazłem rozwiązanie. I mogę wziąć 3, dodać 5, i to będzie 8. Czyli mógłbym teraz napisać rozwiązanie zadania, że to będzie po prostu t plus 3 razy t plus 5. Ale ja chcę to zrobić w taki sposób bardziej poglądowy. Dlatego sobie przepiszę teraz jeszcze raz ten mój trójmian kwadratowy i przekształcę. Tutaj wykonam takie przekształcenia, które będą tymi przekształceniami, które zrobiłem tutaj po prawej stronie, ale w odwrotną stronę. Czyli stąd przejdę do tego równania, stąd przejdę do tego równania, stąd przejdę do tego równania. Czyli tak, zacznę od tego, że to 8t rozdzielę, tak jak tę ósemkę rozdzieliłem tutaj na trójkę i piątkę, czyli napiszę, że to jest t kwadrat plus 3t plus 5t. Tak, może ja to podkreślę, że to zastąpiłem tym to jest zupełnie równoważne. A po co to zrobiłem? No po to, żeby teraz wyciągnąć przed nawias tutaj z pierwszego, z pierwszej części wspólny czynnik T. T i zostanie mi wtedy T plus 3 w nawiasie. Później z tej drugiej części tutaj mogę wyciągnąć wspólny czynnik 5. I zostanie mi T plus 15 podzielić na 5 to jest 3. Czyli mam taki rozkład. No, i teraz mam wspólny czynnik t plus 3, więc mogę go wyciągnąć przed nawias. t plus 3 wyciągnę przed nawias, i co mi zostanie w nawiasie? No, tutaj w pierwszym składniku to jest mnożone przez t, a w drugim jest mnożone przez 5, czyli zostanie mi t z pierwszego i 5 z drugiego. No, i rzeczywiście dostałem taki rozkład na czynniki, o którym wcześniej mówiłem, że to jest t plus 3 razy t plus 5. No, i widzimy, że Tutaj to, co zrobiłem po lewej stronie na dole, to jest dokładnie to samo, co tutaj po prawej stronie u góry, tylko przeprowadzone w odwrotną stronę. Przy czym tutaj a jest równe 3, a b jest równe 5. No więc widzimy, że znalezienie rozkładu takiego trójmianu na czynniki sprowadza się do znalezienia pary liczb, których sumę i iloczyn znamy.